O, korzystając właśnie z okazji, że czyszczę oscyloskop, to postanowiłem nagrać dla Paweł Wilkosz, tak? Na YouTubie filmik, co można zmierzyć w WC zwykłym oscyloskopem. Tym właśnie, to jest akurat polski oscyloskop, jak widać Made in Poland, DT6620. Tu mi jeszcze zostało zrobić regulację pierwszego kanału góra-dół, bo nie działa potencjometr i jeszcze, no co, jeszcze trzeba by było troszeczkę wyczyścić. Tu już zrobione, no to tylko jeszcze regulacja tego kanału mi została, reszta jest w zupełności sprawna. Tu jest tak, częstotliwościomierz jest podpięty, tam 7495500. Ustawiono częstotliwość z generatora. Generator ten, który tam wcześniej robiłem, AM. Tutaj sobie podłączyłem kawałek cyny jako antenka, żebym mógł odebrać sygnał w radiu. Tu mam radio tego Ślązaka przestrojonego. Tu mam swoją nośną. I co jedynie zobaczysz? Zobaczysz jedynie na tym oscyloskopie, no właśnie zmieniam częstotliwość, nie wiem, tutaj bym ci pokazał na częstotliwość, jak to by zrobić, żeby to razem pokazać. O tak najlepiej by było, żeby zobaczyć i częstotliwościomierz i wykres na oscyloskopie. Czekajcie moment, bo tutaj mi coś... Muszę poustawić jednak. To było i tak. Przy zmianie częstotliwości, tutaj sobie teraz zmniejszam częstotliwość, na przykład na 5 MHz. No dobra, 5 tam, czy jakieś tam resztki, 34 Hz. No i co? Jedynie możemy amplitudę zmierzyć tego sygnału. Zaraz zmniejszymy sobie na 1 V. Ustawmy sobie, zaraz w momencie, gdzie jest 0. Co tu za moment, mamy 0, ok, się pokryło. Możemy sobie zmierzyć, że tu mamy 1 V sinusa, a częstotliwości oczywiście na tym oscyloskopie nie ma, także trzeba i tak podłączyć częstotliwościomierz, żeby zobaczyć, że to jest równo 5 MHz. Te radio co od 6, tak, ma fale krótkie, od 6 MHz, więc ustawmy sobie 6 kHz, równo 6, no dobra, niech będzie 6100, 6, o, akurat nie ma dużej różnicy, tak żebyśmy mogli sobie odebrać 6102, o, tak wyszło, ustawmy sobie te radio. Znajdźmy sobie tą nośną naszą. Gdzieś to jest tu. W tym, że aha, kawałek antenki musimy włożyć, żeby było, bo on jest dosyć bardzo dobrze ekranowany, ten generator. No dobra, jest nośna. Mamy sinus generatora, a teraz dodajmy jeszcze modulację 1 kHz. Mamy zmodulowany sygnał 1 kHz. W radiu to jest słyszalne w ten sposób. Mogę sobie zwiększyć amplitudę modulacji. Także nie wiem, czy przy jakimkolwiek przestrojeniu oscyloskop, jako sam oscyloskop, coś by ci pomógł, bo nawet żebyś sondo mógł sobie zmierzyć, żeby móc coś zmierzyć, na przykład no, oscyloskopem, czyli chodzi napięcie te zmienne, modulowane, musisz mieć przynajmniej generator, żeby puścić na wejście sygnał generatora. Dobra, ściszę to radio, bo piszczy. Mogę sobie przemodulować. I teraz tak, to jest nasza nośna z nałożoną modulacją. A teraz sobie zmniejszmy
taktowanie, znaczy zegar w oscyloskopie i zobaczymy samą modulację. I w tej chwili jest sama modulacja z generatora. Z generatora 1 kHz, jak widać, bo już tutaj to już jest za późno, za mała podstawa czasu. Tu mamy sam sygnał 1 kHz. Wyłączę sygnał 1 kHz i mam tu sygnał nośnej, gdzie ta nośna jest dużo dalej na tym zakresie, czyli bo nośna ma w tej chwili 6 mega i 100 kHz, 6,1 MHz. I wygląda tak. Jedyne co można zmierzyć, to zestroić filtry, ale to też musisz mieć do tego właśnie generator, żeby puścić przez filtr amplitudę, na przykład zmierzyć najpierw sobie amplitudę, tak jak tutaj jest 1 V, ustawmy sobie 2 V, w tej chwili mamy 2 V na działkę i teraz przepinając to, czyli odpinając generator, podłączając generator do wejścia odbiornika, sondą z oscyloskopu możemy sobie za filtrem pierwszym zmierzyć, czy ona naprawdę puszcza nam ten 1 V, nie? Te 2 V na działkę, nie? I to jedyne co mógłbyś dostroić w radioodbiorniku za pomocą oscyloskopu, chociaż to nie jest praktycznie rzecz mówiąc, oscyloskop nie jest w zupełności do włóczenia jest potrzebny. Wystarczy zwykła sonda i voltomierz. Mierzysz sobie sygnał WC na wyjściu z generatora i pomiar robisz w odbiorniku za filtrem wejściowym i do niczego tutaj praktycznie oscyloskop nie jest potrzebny. Oscyloskop jest tylko potrzebny dla radioamatorów przede wszystkim, do tego, żeby zrobić wstęgę boczną, górną i dolną, żeby ustawić sobie dekoder stereo na przykład. Ale nie jest potrzebny. Opuszczę sobie sygnał. Zmoduluję. W tej chwili mamy 2 V na działkę. Czyli 2 V w tej chwili mamy tutaj sygnał na działkę. To gdzieś około 1 W mamy. Tak, trzeba przeliczyć na 2 V przez 50 ohmów, to ile tam będzie miliwatów wyjście z tego. Odepnę sobie tę cynę i w tej chwili no, radio odbiera, bo blisko stoi ten sygnał. Dobra, wyłączmy go sobie całkowicie. O, teraz częstotliwościomierz 0,0 pokazuje. Generator z częstotliwościomierzem i sonda WC i do miernik poziomu sygnału WC w zupełności wystarczy. Do WC nie jest potrzebny oscyloskop, no chyba że właśnie tak jak mówiłem, chcemy zrobić pomiar głębokości modulacji, dolną wstęgę, górną wstęgę, filtry podostrajać, no to wtedy tak, ale też lepszym rozwiązaniem byłby wobuloskop niż oscyloskop. Także pozdrawiam i do następnych filmów. Ja to jeszcze będę wymieniał jeden potencjometr w nim.